Aresztowanie zbiegło się z zatrzymaniem w Belgii czterech osób po tym, jak w wyniku wspólnej akcji policji belgijskiej i francuskiej znaleziono ukryty magazyn broni. Zatrzymany Francuz należał do belgijskiej grupy terrorystycznej o nazwie Kamikaze Riders, której dwóch członków od 2015 roku osadzonych jest w więzieniu za przygotowywanie zamachów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Czas na prognozy pogody. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, zwłaszcza na południu. Słabe opady deszczu lub mrzawki, głównie na północy i w centrum. Temperatura od 5 stopni w Kotlinach Karpackich. Na przeważającym obszarze od 8 do 12. Najcieplej nad morzem około 13. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu, okresami porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Prawie 6 minut po pierwszej w Polskim Radiu 24 wracamy do debaty poranka. Powtórka programu. Przed mikrofonem Grzegorz Jankowski. Dzień dobry Państwu. A w debacie Adam Ostolski z Krytyki Politycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Michał Rachoń, Telewizja Polska oraz Gazeta Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Drodzy panowie, drodzy państwo, zaczynamy od uchodźców, od tego tematu. I oto mam przed sobą wyniki badań Kantar Public dla Polskiego Radia 24, czyli dla naszej stacji. I na pytanie, czy pan, pani obawia się zamachu terrorystycznego w Polsce, 69% odpowiada nie, 24% odpowiada tak. Panowie, czy Polska jest w takim razie krajem bezpiecznym i słuszną linię ma nasza partia, że nie zgadza się na przyjmowanie uchodźców do Polski, Michał Rachoń? Czyli jedno jest pewne, że polityka migracyjna, czy ta unijna polityka migracyjna spowodowana, czy która jest efektem prowadzenia takiej, a nie innej polityki migracyjnej właśnie przez, głównie przez Niemcy, ale nie tylko przez Niemcy, jest związana z falą ataków terrorystycznych, które przez Europę ostatnio się przelewają, i mówili o tym między innymi sami terroryści z państwa ISIS, zanim się to wszystko rozpoczęło, przypomnijmy, jeszcze w roku 2015, kiedy pojawiły się pierwsze te ruchy z ostatniej fali, to ci ludzie mówili, wyślemy do was, do Europy, wśród tych ludzi, również naszych ludzi, wyślemy do was terrorystów i będziemy organizować zamachy na waszej ziemi. To się dzieje. Oczywiście skala tego zjawiska jest skalą, która z pewnością jest niebezpieczna. Jest niebezpieczna zarówno w tych państwach europejskich, w których to się dzieje, jak i również w tych państwach, w których tych zamachów jest mniej. No ale fakty są nieubłagane. No widać, co się w tej chwili dzieje i widać, że te rzeczy są z sobą związane. Najistotniejsza, chyba najbardziej ciekawa w tej sprawie kwestia jest taka, na ile świadomość unijnych elit, że te rzeczy są powiązane, to jest świadomość, która faktycznie istnieje, czy to jest tylko takie czarowanie, no bo przecież słyszymy bardzo często głosy takie, że fala migracyjna nie ma nic wspólnego z terrorem, że nie ma żadnych wątpliwości, ja przynajmniej nie mam żadnych wątpliwości i nie mam również wątpliwości, że w pewnym sensie zagrożona jest również Polska, ale zagrożona jest w mniejszym stopniu, dopóki no nie bierzemy udziału w tym zbiorowym szaleństwie, bo wydaje mi się, że no zbiorowym szaleństwem należy nazwać tak prowadzoną, a nie inaczej przez Unię Europejską w tej chwili politykę migracyjną. Zbiorowe szaleństwo, Adam Ostolski. Zbiorowym szaleństwem jest powtarzanie propagandy tak zwanego państwa islamskiego, które rzeczywiście od 2015 roku stawia sobie za cel wmówienie europejskiej opinii publicznej, że jest jakiś związek między imigracją a terroryzmem. Jednak przytłaczająca większość zamachowców, którzy dokonali różnych aktów zbrodniczych w Europie, to są ludzie urodzeni w Europie, często mający problem z integracją społeczną, na przykład jakąś historię działalności przestępczej, rzadko cechujący się wysoką religijnością. Oni się raczej podpinają pod markę tak zwanego państwa islamskiego, żeby uzasadnić sobie swoje działania. Natomiast jeśli mamy wskazać obszary, gdzie polityka państw Zachodu rzeczywiście sprzyja zwiększeniu zagrożenia terrorystycznego, to takie obszary są dwa. Jednym z nich było wspieranie przez służby państw zachodnich, zwłaszcza brytyjskie, udziału młodych muzułmanów z Wielkiej Brytanii w obalaniu Muammara Kaddafiego w Libii, czy w
walkach na terenie Syrii. Jakby ich wyjazdy były przez jakiś czas wspierane, tolerowane, pomagano im i oni tam nawiązywali kontakty i szkolili się, douczali się w działalności terrorystycznej. A drugim ogromnym problemem jest to, że nasz sojusznik, Arabia Saudyjska, wyznaje najbardziej fundamentalistyczną i groźną wersję islamu i aktywnie ją propaguje. Tak, Arabia Saudyjska buduje wahabickie meczety na terenie Europy, ale o tym oczywiście większość rządów nie chce mówić, dlatego że Arabia Saudyjska jest również sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, mimo że równocześnie dość otwarcie wspiera terroryzm. Rozumiem, to jest związek w takim razie pomiędzy tym, co się dzieje w Afryce Północnej, a terroryzmem w Europie, czy nie? No, pan mówi w tej chwili o zaangażowaniu wątpliwym, moim zdaniem, zachodnich służb wywiadowczych w to, co tam się dzieje, a chwilę wcześniej powiedział pan, że nie ma żadnego związku, to nie rozumiem. Nie ma związku między falą uciekinierów, którzy próbują uciec przed terroryzmem, przed wojną, przed prześladowaniami w Syrii, Erytrei czy Afganistanie, a aktami terroru w Europie. Natomiast jest związek między bardzo mętną polityką świata zachodniego na Bliskim Wschodzie, a zwiększaniem zagrożenia terrorystycznego w naszym regionie. Zamachowcy z Paryża rekrutowali wśród imigrantów. Salah Abdeslam miał przebywać na dworcu Kelati w Budapeszcie. Rząd Węgier potwierdził, że Salem Abdeslam, poszukiwany w związku z zamachami terrorystycznymi w Paryżu, na dworcu kolejowym Kelati w Budapeszcie, rekrutował bojowników wśród znajdujących się tam migrantów, informowała agencja Associated Press. To jest tylko pierwszy strzał w Google'ach na pytanie o związki pomiędzy tymi sprawami. Pan oczywiście może, jak zresztą duża część lewicy, twierdzić, że to tylko i wyłącznie propaganda państwa islamskiego, ale to jest właśnie to zbiorowe szaleństwo, w którym bierzemy udział. To znaczy, jeżeli zamykamy oczy na oczywiste fakty, to odmawiamy tak naprawdę stawienia czoła rzeczywistości. Może nam się to nie podobać, możemy mieć co do tego wątpliwości, ale strategia terroru, z którym mamy w tej chwili do czynienia, polega na swego rodzaju franczyzie. Jeśli przyznają się do zamachów terrorystycznych organizacje takie jak Para Państwo Islamskie, czy organizacja terrorystyczna o nazwie Państwo Islamskie, która zaproponowała pewien sposób organizowania zamachu i za pomocą narzędzi propagandowych właśnie namawia do organizowania tego rodzaju zamachów ludzi również w Europie, również tych, którzy urodzeni zostali w Europie, to tylko świadczy o tym, że to właśnie polityka migracyjna Europy, która nie jest prowadzona od 2015 roku w ten sposób, ja dlatego mówiłem tylko o ostatniej fali, tylko prowadzona jest od wielu lat. To dziś radykalny islam, organizacje terrorystyczne wykorzystują te właśnie błędy, jakie popełniła Europa, do organizowania zamachów. No naprawdę trzeba być ślepym, żeby tego nie widzieć. Pan oczywiście może mówić, że to jest propaganda państwa islamskiego, ale niestety to jest zła wiadomość, to jest coś dużo gorszego niż propaganda. Ta wojna jest również wojną propagandową i państwo islamskie prowadzi takie działania. Czy panu to się podoba, czy to się nie podoba? I efektem są ludzie zabijani na ulicach polskich, na ulicach miast. Również Polacy zabijani w tej fali terroru, bo polskie ofiary istnieją. Na szczęście, by chwalić Boga, tego rodzaju ataków nie mamy jeszcze w Polsce, co nie zmienia faktu, że nie ma polskich ofiar tego, raz jeszcze to powiem, zbiorowego szaleństwa migracyjnego, bo takie ofiary się zdarzają nie tylko w zamachach terrorystycznych, ale to dotyczy również ofiar zwykłej przestępczości. Czy nie ma związku pomiędzy falą migracyjną a tym, co dzieje się w Calais we Francji, między atakami na kierowców, którzy próbują przedostać się do Wielkiej Brytanii, zatrzymywani są przez hordy ludzi, którzy tam obozują? Przecież istniało obozowisko, nielegalne miasto, które nazywane było dżunglą, zostało zlikwidowane, a w tym samym miejscu dzieje się ciągle to samo, gałęzie rzucane pod samochody, zatrzymywani kierowcy. No, dzieje się to cały czas. No, to jest związek, czy nie ma związku? Odpowiedź Adama Ostrowskiego. Panie redaktorze, fakty nie są ani lewicowe, ani prawicowe. Są, jakie fakty są, tu się są prawdziwe i mamy bardzo dobry raport Europolu na temat strategii tak zwanego państwa islamskiego wobec Europy. Ten raport zbiera doświadczenie najlepszych specjalistów policyjnych, wywiadowczych z całego kontynentu i on stwierdza jednoznacznie. Przypadki wykorzystania imigrantów czy uchodźców z najświeższej fali w zamachach terrorystycznych są incydentalne i są zaplanowane właśnie dlatego, że państwo islamskie, zgodnie ze swoją strategią, nazywaną zarządzanie bestialstwem, można ten tekst znaleźć w internecie, celowo chce antagonizować społeczeństwa europejskie wobec uchodźców i ci, którzy
budują takie wrażenie, że to uchodźcy, uciekinierzy są odpowiedzialni za zamachy terrorystyczne, są bardzo często nieświadomie, ale jednak żołnierzami w wojnie propagandowej Państwa Islamskiego przeciwko Europie. I to jest naprawdę, nie jest to ani lewicowe, ani prawicowe, ani Angela Merkel, ani papież Franciszek nie są jakimiś ikonami lewicy. To po prostu jest wiedza i zdrowy rozsądek. Drodzy słuchacze, zmieniamy temat. Przechodzimy do spraw polskich, czysto polskich. Konflikt na linii Duży Pałac i Mały Pałac, czyli urząd pana prezydenta i urząd premiera, a właściwie szerzej Prawa i Sprawiedliwości. Po wypowiedzi rzecznika prezydenckiego pana Łapińskiego o tym, że gdyby pan prezydent chciał coś zmienić w rządzie, to by się zwrócił, była to wypowiedź kąśliwa dosyć i taka złośliwa, bym powiedział, to by się zwrócił do pana prezesa Kaczyńskiego, w domyśle nie do pani premier, czyli tutaj rządzi pan prezes Kaczyński. Jak oceniacie ten konflikt, Michał Rachoń? No cóż, ten konflikt, bo to jest konflikt, z pewnością stanowi w tej chwili pewną taką polityczną próbę sił. Ja interpretuję to w taki sposób, że pan prezydent próbuje zbudować sobie swoją własną pozycję polityczną, niezależną od, może nie wyłącznie niezależną od Prawa i Sprawiedliwości, ale ja mam wrażenie takie, że pan prezydent próbuje zbudować sobie pozycję takiego koalicjanta, kogoś, kto zbuduje swoje własne wpływy. Przypomnijmy, Krzysztof Łapiński był posłem Prawa i Sprawiedliwości i nawet w czasach, kiedy tym posłem był jeszcze, to był posłem, który był bardzo daleko od tego głównego nurtu Prawa i Sprawiedliwości. Przyczyn nie znamy, ale było to widoczne na długo, zanim Krzysztof Łapiński został rzecznikiem prasowym prezydenta. Moje wrażenie jest takie, że został tym rzecznikiem prasowym i został wciągnięty w orbitę pana prezydenta właśnie z tego powodu, bo pan prezydent próbuje budować swoją pozycję polityczną tak, aby móc moim zdaniem jak najwięcej ugrać z Prawem i Sprawiedliwością, ale oznacza to moim zdaniem dla dużej części wyborców, którzy poparli pana prezydenta w ostatnich wyborach, bardzo duże znaki zapytania i te znaki zapytania są coraz bardziej widoczne. To nie chodzi tylko i wyłącznie o zawetowanie ustaw, co było jednym z takich dzwonków alarmowych, ale chodzi też o te kolejne wypowiedzi, wypowiedzi Krzysztofa Łapińskiego. Trudno jest mi to zrozumieć, że to są wypowiedzi tylko i wyłącznie urzędnika, który nie konsultuje tego rodzaju działań z prezydentem. Telewizja Polsat News opublikowała taką informację, że ostatnia wypowiedź była konsultowana z panem prezydentem, a wręcz nagrali to, wręcz powiedział, tak powiedz w ten sposób. No cóż, mamy kolejne wypowiedzi, mamy informacje o tym, że pan prezydent, pisząc te ustawy, korzysta z doradztwa pana profesora, który wcześniej był wiceministrem w ekipie Jarosława Gowina w Platformie Obywatelskiej. To by wskazywało właśnie na taki ruch, na budowanie czegoś, może nie partii politycznej, bo na partię polityczną w polskich realiach i w przy ustawie o partiach politycznych to jest zbyt trudne, ale to jest gra, która obliczona jest na to, aby zbudować swoją własną pozycję, zbudować pewną niezależność, a tak naprawdę postawić, moim zdaniem przynajmniej, większość sejmową przed i partię Prawo i Sprawiedliwość przed takim wyborem. Albo pójdziecie na to, co ja wam proponuję, czytaj, zmiana ustawy o, czy zmiana tych przepisów związanych z wymiarem sprawiedliwości, tak żeby to moja pozycja prezydenta była dominująca, a jeśli nie, to będę wetował wasze ustawy. Co ciekawe, pisała o tym Krystyna Pawłowicz na swoim Facebooku ostatnio, że zanosi się na to, że te zmiany będą budować większą pozycję prezydenta, a więc za cenę poparcia w przyszłości waszych propozycji, waszych Prawa i Sprawiedliwości, musicie zbudować moją pozycję prezydenta, tak żebym ja miał więcej do powiedzenia, a w tym wszystkim w tle jeszcze zapowiedź referendum konstytucyjnego, które przecież też nie jest zaplanowane po to, żeby pozycję prezydenta osłabić, zmniejszyć. Więc dzieje się tu coś bardzo ciekawego. No i to jest moim zdaniem prawdziwa przyczyna tego, co w tej chwili widzimy, tych wypowiedzi, no bardzo, powiedziałeś, złośliwych. No moim zdaniem otwarcie konfrontacyjnych. Pytanie do Adama Ostrowskiego. Właśnie skąd się biorą tak złośliwe i konfrontacyjne wypowiedzi? Nie uważam tej wypowiedzi za złośliwą i konfrontacyjną. Rzecznik Łapiński powiedział to, co wszyscy myślą. Powiedział to głośno. Nie jest to żadna tajemnica. Może nie jest to bardzo dyplomatyczne stwierdzenie, ale też powiedzmy obecny obóz władzy nie słynie ze skłonności do dyplomatycznego formułowania myśli. Ja uważam, że naprawdę wyjaśnienie jest proste. Prezydent jest odpowiedzialny za obronność, za wojsko. To jest jedna z jego
podstawowych prerogatyw w naszej konstytucji. I cieszę się, że Andrzej Duda w końcu zauważył, że z polską armią pod zarządem ministra Antoniego Macierewicza dzieje się bardzo źle. I wyraża to zaniepokojenie już nie tylko pisząc listy, które minister de facto wyśmiewał swoimi odpowiedziami, ale również podejmując decyzje, które mają zmusić czy skłonić ministra do współpracy z prezydentem w prowadzeniu polityki obronnej kraju, do czego jest konstytucyjnie zobowiązany zresztą. Więc ja po prostu uważam, że prezydent się obudził i zauważył, że za ten kawałek rzeczywistości on ponosi szczególną odpowiedzialność i historia go będzie z tego rozliczać. Czy z polską armią jest źle w takim razie, Michał Rachoń? Ja się absolutnie z tym nie zgadzam. Oczywiście z polską armią było bardzo źle w czasie, kiedy ludzie, którzy między innymi ciągle są w BBN, w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, odpowiadali, bo doradzali również byłemu prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu i jego ludziom w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Polska armia się rozwija w kontekście zagrożeń, które w tej chwili pojawiają się i istnieją od wielu lat, choć nie widzieli tego analitycy tego właśnie Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który, przypomnę, tworzył strategiczny przegląd bezpieczeństwa, z którego wynikało, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będzie miała miejsca w Europie żadna wojna i było to na chwilę przed wybuchem wojny na Ukrainie. Było to już po tym wszystkim, co działo się w Gruzji, kiedy każdy analityk spraw międzynarodowych nie miał żadnych wątpliwości, do czego szykuje się Władimir Putin, jak wygląda polityka zagraniczna, jak wygląda militarna polityka Władimira Putina. Ci ludzie cały czas są w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Ci ludzie odpowiadali za te działania wcześniej, odpowiadają cały czas, a w polskiej armii w tej chwili dokonywane są masowe zakupy uzbrojenia. Sojusznicy wypowiadają się jasno o koncepcjach, o których mówi Antoni Macierewicz. Mówią o tym najważniejsi amerykańscy dowódcy, że na przykład polskie wojska powinny zostać przeniesione na wschód Polski, a nie przebywać na zachodzie, tak jak chciała generalicja, którą hołubił Bronisław Komorowski i Tomasz Siemoniak. Mówią to w tej chwili nasi sojusznicy. Mówią o rozwoju wojsk obrony terytorialnej, które zostały powołane i które się w tej chwili rozwijają. Mówią o tych rzeczach, które w tej chwili w polskiej armii się dzieją, nie mówiąc już o wzroście liczby żołnierzy, bo polska armia przecież była ograniczana, o awansach ludzi z nowego pokolenia. Kiedy rozmawia się z ludźmi, którzy w tej chwili awansowali, kiedy rozmawia się z oficerami, podoficerami, mówią o jednej rzeczy. Polska armia była armią starych generałów, a w tej chwili otwarte zostały możliwości awansu dla młodych ludzi już wychowanych w tej nowej rzeczywistości. To są rzeczy, które się zmieniają, to są rzeczy, które mają miejsce. No, oczywiście, że istnieje spór polityczny pomiędzy prezydentem Dudą a ministrem Macierewiczem. Ja zastanawiam się, czy taki spór nie powinien być jednak dla dobra Polski sporem, który odbywa się na zapleczu, a nie w studio TVN, jak to niestety bardzo często jest również za sprawą rzecznika Łapińskiego. Adam Ostrowski. To, że ta dyskusja nie odbywa się w kuluarach, a na oczach opinii publicznej, to jest jednak decyzja ministra Macierewicza oraz premier Beaty Szydło, która go asekuruje. I to pan prezydent jego otoczenie ujawniało. Wielomiesięcznego braku reakcji na oczekiwania prezydenta dotyczące polityki obronnej. Ale jeśli chodzi, proszę mi dokończyć myśl. Panie, który wysyła prezydent do... Panie redaktorze, proszę pozwolić mi dokończyć myśl. Jeśli chodzi o powiązania z rosyjskimi służbami, to jednak tutaj są bardzo poważne zarzuty i do ministra Macierewicza, nie ma żadnych tego rodzaju i do zarzutów, osób z jego otoczenia. Szanowni. O tym napisał Tomasz Piątek książkę Macierewicz i jego tajemnice, na którą minister nie raczył merytorycznie odpowiedzieć, tylko złożył doniesienie do prokuratury o zamach na funkcjonariusza publicznego. Żyjemy w przestrzeni, więc, która w tej chwili tutaj proszę nie jest mówić, przestrzenią że prezydent, wojny informacyjnej. Proszę, to jest klasyczny sposób działania służb rosyjskiej propagandy. Przypomnijmy, argumenty, które są suflowane, które są podawane w tej książce, to są argumenty, które w przestrzeni publicznej już się pojawiły. Pan redaktor spogląda na mnie z znakiem zapytania w oczach, ale to są argumenty, które pojawiły się w sprawie, która nazywa się afera marszałkowa. Ta sprawa właśnie zakończyła się przed sądem. Sąd Najwyższy odrzucił ostatecznie kasację, którą złożył były oficer drugiego zarządu po prostu komunikacji
komunistycznego wywiadu wojskowego, pan Lichocki. To jest sprawa, w której zatrzymany był i oskarżony był Wojciech Sumliński. To jest sprawa, w której zeznawał prezydent Bronisław Komorowski przed sądem. I to jest sprawa, która rozpoczęła się od tego, że ludzie szkoleni przez Rosjan wybrali się do pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, twierdząc, proces likwidacji WSI jest procesem korupcyjnym i my mamy rzekomo na to dowody. W efekcie spotkania z Bronisławem Komorowskim odbyło się spotkanie, w którym wziął udział Paweł Graś, odbyło się spotkanie, w którym wziął udział Krzysztof Bondaryk, ówczesny szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i cała masa innych osób po to, żeby wykazać, że proces weryfikacji wojskowych służb informacyjnych i likwidacji wojskowych służb informacyjnych, których obrońcą był Bronisław Komorowski, jest procesem korupcyjnym. Po kilku dobrych latach procesu okazało się, że cała ta sprawa jest funta kłaków warta. Sąd stwierdził, że to była prowokacja zorganizowana przez ludzi rosyjskich służb, bo przypomnijmy, pan Lichocki był szkolony przez rosyjski wywiad wojskowy GRU. I w aktach tej sprawy, w dokumentach tej sprawy, jeszcze w roku 2008, o ile pamiętam, znajduje się rozmowa właśnie pana Lichockiego z nieżyjącym już panem Tobiaszem, w której pan Lichocki, funkcjonariusz WSI i GRU, podaje dokładnie te argumenty, o których mówimy. Ta rozmowa została nagrana i wiemy, że ona się odbyła, bo znajduje się w aktach sprawy. I już wówczas ludzie generała Dukaczewskiego mówią i snują plany o tym, w jaki sposób unieszkodliwić Antoniego Macierewicza. I sposobem na unieszkodliwienie Antoniego Macierewicza, zdaniem pana Lichockiego, ma być oskarżenie go o wpływy i o to, że on ma u siebie ludzi Lichockiego, ludzi Rosjan. I to jest mechanizm, który był suflowany przez całe lata. Dziennikarze słyszeli tego rodzaju wrzutki płynące od ludzi generała Dukaczewskiego przez całe lata. No i co musiało się stać? No musiało się stać to, że Antoni Macierewicz został ministrem obrony narodowej, że został człowiekiem reformującym polską armię, został człowiekiem wyrzucającym ludzi Rosji z polskiego wojska po to, żeby te argumenty znalazły w końcu kogoś, kto zrobi z tego jakiś kawałek i zrobi wokół tego trochę zamieszania. Trafiło na pana Tomasza Piątka, a dodajmy, to nie jest pierwsza książka pana Tomasza Piątka, bo pan Tomasz Piątek jest pisarzem znanym i na początku lat 2000 napisał taką książkę, która nazywa się Heroina i która opowiada o przygodach dziennikarza, który nazywa się Tomasz i opowiada o tym, jaką wspaniałą przygodą, niebezpieczną przygodą jest heroina i pozwala między innymi na to, żeby prowadzić programy w telewizji pod jej wpływem. Czytałem tą książkę. Jeżeli jest w niej tyle samo prawdy, ile w książce o Antonim Macierewiczu, to ja nie mam żadnych wątpliwości. Adam Ostolski? Proszę jednak nie zestawiać literatury z dziennikarstwem śledczym. Bardzo dobrze, panie redaktorze, że pan przypomniał aferę marszałkową, bo sam chciałem do niej nawiązać. Widzę tu bardzo duże podobieństwa. W książce Wojciecha Sumlińskiego było sporo zarzutów wobec ministra obrony narodowej Bronisława Komorowskiego, także dotyczących niejasnego wydawania funduszy przez fundacje powiązane z ministerstwem. Bardzo ciekawa była reakcja Bronisława Komorowskiego. Zamiast oskarżyć autora o zniesławienie i merytorycznie polemizować z książką, Bronisław Komorowski próbował zastraszyć i zaszczuć autora krytycznej wobec niego książki. Dokładnie tak samo postępuje w tej chwili Antoni Macierewicz. Zamiast merytorycznie, mówimy o dwóch różnych mówimy o dokładnie tym samym sposobie. Zamiast merytorycznie polemizować, proszę mi dokończyć, wypowiedź, zaraz pozwolę panu na ripostę. Zamiast merytorycznie odnieść się do zarzutów, zamiast choćby wnieść pozew o zniesławienie, który pozwala sądowi ocenić prawdę, Antoni Macierewicz próbuje po prostu zastraszyć i zaszczuć autora niewygodnej dla siebie książki. To jest dokładnie to samo, z czym mieliśmy do czynienia przy aferze marszałkowej. To jest dokładnie ten sam schemat i ja się bardzo dziwię, że to są takie podwójne standardy, bo akurat uważam, że prawicowi dziennikarze powinni być szczególnie wyczuleni na ten typ nadużywania władzy przez państwo. Panie redaktorze, cieszę się, że pan to wspomina, bo ja akurat jestem człowiekiem, który w tej kwestii ma stanowisko następujące. Wojciech Sumliński pokazał wielokrotnie, niestety dla Wojciecha Sumlińskiego, że z jego książkami, z jego literaturą bardzo łatwo polemizować. Czy słyszał pan, żebym ja się powoływał na Wojciecha Sumlińskiego albo na jego książkę? Nie robię tego z takich właśnie powodów, bo to jest książka i to jest literatura, z którą bardzo łatwo można polemizować, ale to jest zupełnie inna kwestia niż to, o czym w istocie mówimy, bo pan mówi w tej chwili o sposobie, w jaki Antoni Macierewicz walczy z tymi, którzy go fałszywie oskarżają.
porównuje pan to do sposobu, w jaki Bronisław Komorowski walczył z Wojciechem Sumnickim. To są dwie zupełnie inne kwestie, bo zupełnie inną kwestią jest to, że Bronisław Komorowski faktycznie spotkał się z ludźmi rosyjskiego wywiadu, bo Bronisław Komorowski faktycznie przyjmował w Biurze Bezpieczeństwa Narodowym Mikołaja Patruszewa wielokrotnie. Człowieka, który jest prawą ręką Władimira Putina, człowieka, który jest byłym szefem Federalnej Służby Bezpieczeństwa, człowiekiem, który jest odpowiedzialny, jest cała masa książek na temat tego, w jaki sposób odpowiedzialny jest za agresywne działania rosyjskiego wywiadu, nie tylko względem obywateli rosyjskich, ale również związany z... A pan Macierewicz faktycznie współpracuje z panem Krzysztofem Łosiem, faktycznie współpracuje z panem Robertem Luśnią. Jeżeli pan możemy naprawdę szereg Roberta Luśnię, czy jakiegokolwiek innego człowieka, Robert Luśnia, który jest człowiekiem, który był współpracownikiem komunistycznych służb, do faceta, który był szefem FSB i jest do dzisiaj człowiekiem odpowiedzialnym za większość najbrutalniejszych akcji i działań Władimira Putina, łącznie z wszystkimi najgłośniejszymi historiami zabójstw tak naprawdę, które odbyły się na terenie Federacji Rosyjskiej, to ja panu gratuluję. Tylko przypomnę, że Bronisław Komorowski z tego człowieka, z Mikołaja Patruszewa, prawej ręki Władimira Putina, uczynił głównego partnera Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Są setki zdjęć, na których panowie razem pozują. Co więcej, Mikołaj Patruszew przyjeżdżał do Polski incognito w czasach po 10 kwietnia 2010 roku i spotykał się z Bronisławem Komorowskim. Była cała masa publikacji na ten temat. Więc jeżeli nie słyszałem wówczas, żeby pojawiały się jakiekolwiek oskarżenia ze strony pana Tomasza Piątka, rzekomego dziennikarza śledczego, na temat tego rodzaju związków. One się nie pojawiały i nie pojawiały się z jednego powodu. Ta argumentacja to jest argumentacja, która suflowana była przez ludzi Rosji w Polsce przez wiele lat. Ona dopiero teraz w książce Tomasza Piątka niestety znalazła swoją materializację, bo to są rzeczy, o których dziennikarze słyszeli wielokrotnie. Minister polemizował z tym merytorycznie. Natomiast jednak też nie wiem, kto sufluje panu Krzysztofowi Łosiowi, bliskiemu współpracownikowi Macierewicza, tezy, że Polska nie powinna wspierać Ukrainy w wojnie z Rosją. Słyszał pan wielokrotnie wypowiedzi Antoniego Macierewicza. W moim programie, w programie Minęła 20, Antoni Macierewicz wielokrotnie wypowiadał się na temat tego, że współpraca Polski z Ukrainą jest warunkiem, jest koniecznym elementem polskiego bezpieczeństwa ze względu na zagrożenie. Panowie, zmieniamy temat, wkraczam radykalnie, to tyle w tym temacie i przechodzimy do nowej kwestii, zupełnie innej niż ta, o czym mówiliśmy przed chwilą, i znowuż sondaż Kantar Public dla Polskiego Radia 24. Jaki jest pani stosunek do wprowadzanej od 1 września reformy edukacji, która między innymi likwiduje gimnazja, przywraca 8-letnią szkołę podstawową i 4-letnie licea oraz wprowadza szkoły branżowe? I oto odpowiedź. Aż 52% ankietowanych ma stosunek raczej pozytywny lub zdecydowanie pozytywny wobec tejże reformy, a stosunek zdecydowanie negatywny lub raczej negatywny 34%. I znów, słuszną linię ma nasza partia, że realizuje tę reformę? Adam Ostrowski? Jeśli chodzi o likwidację gimnazjów, to jest akurat z mojego punktu widzenia sprawa drugorzędna, chociaż to było fundamentem obietnicy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, więc ja z pewnego punktu widzenia rozumiem, że rząd chce dotrzymać słowa, natomiast nie rozumiem, dlaczego odrzucił wniosek o referendum podpisany przez 910 tysięcy osób, kiedy bardzo konsekwentnie w poprzednich kadencjach domagał się przeprowadzania, Prawo i Sprawiedliwość domagało się przeprowadzania referendów w sprawach takich reform. Referendum jednak jest lepszym narzędziem niż sondaż, żeby zobaczyć, gdzie naprawdę leży większość i jak różne argumenty, nie tylko dotyczące gimnazjów, ale też zwolnień nauczycieli, zmian w programach nauczania, chaosu związanego z zamykaniem jednych i otwieraniem innych placówek, jak to naprawdę społeczeństwo ocenia. Więc ja bym ten sondaż odczytywał raczej jako ogólne poparcie dla samego pomysłu likwidacji gimnazjów, bo to było w tym pytaniu, które pan odczytał, zawarte, niż jako poparcie dla reformy edukacji jako całości. Michał Rachoń? Ja uważam, że stan polskiego szkolnictwa i to, co trzecia RP zrobiła nam wszystkim, mówię też o sobie, bo też jestem w pewnym sensie efektem
tego, jak wyglądał system szkolnictwa w Polsce. I mówię dużo szerzej, bo nie mówię tylko i wyłącznie o tym, co się wydarzyło w tym okresie, kiedy funkcjonowały gimnazja. Nie mam wątpliwości, że to jest jedna z największych porażek w ogóle trzeciej RP. Natomiast to, co wydarzyło się w ogóle... Się zgodzimy. Że w ogóle to, co się wydarzyło w okresie, kiedy funkcjonowały gimnazja, kiedy sprowadziliśmy zdobywanie wiedzy o świecie przez młodych ludzi do tego, żeby nauczyć się, jak rozwiązywać krzyżówki, no to jest jakaś po prostu paranoja. No ludzie zamiast uczyć się myśleć, poznawać świat, zadawać pytania przez okres gimnazjum, uczą się rozwiązywać krzyżówki, no bo do tego się sprowadzają te testy. Kiedy przegląda się temu, jak... Człowiek przygląda się temu, jak wyglądają podręczniki. Wszystko jedno do którego przedmiotu. No, czy do bliskiej mojemu sercu historii, czy do biologii, czy do czegokolwiek innego, to tam nie ma ani grama, czy nie było do tej pory, ani grama logiki, ani grama uporządkowanego systemu sposobu zdobywania wiedzy. Jeżeli człowiek, który dostaje w drugiej klasie gimnazjum albo w pierwszej klasie gimnazjum do ręki podręcznik od historii i w tym podręczniku od historii nie ma jednej rzeczy, osi czasu, to jak ten biedny człowiek ma zrozumieć w ogóle cokolwiek ze świata, w którym się znajduje, skoro wszystko to jest pomieszane, nie ma zależności, nie ma wynikania, nie ma następstw przyczynowo-skutkowych i ten system w mojej ocenie wymaga absolutnej zmiany i ja chciałbym, żeby ten system został zmieniony w stronę edukacji, która spowoduje, że będziemy mogli rywalizować wiedzą, żeby nasz zasób polegający na tym, że mamy fantastycznych młodych ludzi, którzy mają szansę być wykształceni, żeby mogli iść w świat i konkurować z ludźmi z innych państw swoją wiedzą, którą mogliby zdobywać w dobrej polskiej szkole. Mam nadzieję, że tak będzie. Nie wiem, czy tak będzie, ale na pewno trzeba zlikwidować system, który funkcjonował do tej pory i myślę, że ten sondaż również o tym mówi. Niezależnie to tylko uwaga polityczna na koniec. Niezależnie od tego, że przecież od ponad roku trwa bardzo ostry spór polityczny o tę kwestię, opozycja bardzo mocno krytykuje reformę edukacji, a mimo wszystko ponad 50% ma o niej dobre zdanie. To jest dobry początek, ale teraz wszystko zależy od Ministerstwa Edukacji Narodowej, czy będzie w stanie za rok na przykład powiedzieć, że Polacy będą dobrze oceniali po tym pierwszym roku te działania. To moi goście w sprawie edukacji się zgadzają, tak? Prawie, ja podzielam marzenia pana redaktora, natomiast nie uważam, żeby obecna reforma faktycznie nas do tego zbliżała. Zakończenie testomanii, zakończenie programu, ukrytego programu szkoły opartego na konkurencyjności i konformizmie byłoby możliwe bez likwidacji gimnazjów, byłoby możliwe przez na przykład przywrócenie kształcenia ogólnego, przez zmianę sposobu egzaminowania, przez zmianę konstrukcji matury. Natomiast mam wrażenie, że likwidacja gimnazjów i całość reformy jakby skupia się na sprawach drugorzędnych, a istota szkoły, która będzie kształcić konformistycznych i konkurencyjnych, nie umiejących ze sobą współpracować ludzi, pozostanie taka sama. I tutaj ja bym widział dużą potrzebę reformy, ale nie takiej. Niestety widzę też bardzo dużą kontynuację w stosunku do rządu PO-PSL, jeśli chodzi o zwolnienia nauczycieli, likwidowanie szkół. To jest coś, co bardzo irytowało mnie, kiedy Donald Tusk miał billboardy nie róbmy polityki, budujmy szkoły, a potem pod rządami Platformy Obywatelskiej zamykano po prostu setki szkół w całej Polsce. A może chodziło o budowanie budynków? A teraz jakby z mojego punktu widzenia jest dokładnie to samo. Tak? To znaczy, a tu się z panem do końca nie zgodzę. Nauczycieli. Jeśli chodzi o gimnazję, to jest tak, wiem po doświadczeniu mojego syna, to po prostu jest coś, czego nie da się po prostu przetrwać. To jest, widziałem jak mój syn i młodzież w jego wieku, kilkanaście lat, chodzą do tej szkoły. Takie im pomysły głupie przychodziły do głowy i to nie była tylko kwestia wieku, to była kwestia tego, że byli wyrwani ze swojego środowiska naturalnego po tej szóstej klasie. Myśleli, że już są dorośli i tak naprawdę dostawali głupawki, makabrycznej głupawki. Myślę, że ta reforma pozwoli przynajmniej częściowo te dzieci okiełznać. Dobrze, zmieniamy temat, panowie. Wracamy znów do Brukseli. Timmermans, praworządność w Polsce, grożą nam sankcje. Jak to jest z tym łamaniem praworządności w Polsce, Michał Rach? Ja uważam, że cała ta dyskusja, to paradoks pewien, ale ja uważam, że cała ta dyskusja, która odbywa się w tej chwili pomiędzy Polską a Unią Europejską, to jest objaw tego, jak zdrową sytuację polityczną w końcu mamy w relacjach międzynarodowych. Umówmy się, Unia Europejska to nie jest klub towarzyski. Do Unii Europejskiej nie zostaliśmy przyjęci ze względów sentymentalnych, nie dlatego, że nie wiem, Niemcy czy Francja miały jakiś względem nas dług moralny,
moralny i uznały, że ten dług moralny należy spłacić. Nie. Unia Europejska to jest przedsięwzięcie, w którym chodzi o interesy. I w tym interesie, jakim jest Unia Europejska, każdy gra o swój interes właśnie. Polska zaczęła grać o swój interes, w związku z czym wchodzi w pewne konflikty. To jest naturalne. I teraz nie ma najmniejszych wątpliwości co do tego, że ile będziemy w stanie ugrać i tak naprawdę nie z Fransem Timmermansem, bo Frans Timmermans jest tutaj, że tak powiem, zastępczym zawodnikiem. My mamy do ugrania swoje interesy z tymi, którzy rządzą w Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej rządzą Niemcy. Niemcy są w tej chwili trzecią gospodarką, trzecim eksporterem świata. Niemcy są bardzo poważnym graczem, również poważnym graczem politycznym, bardzo trudnym przeciwnikiem, a jednocześnie partnerem. I w tej rywalizacji no, musimy wyważyć, musimy ugrać swoje, ale jednocześnie musimy wiedzieć o tym, że mamy tutaj sprawy, które są dla nas ważne, ale również musimy pamiętać o tym, że to nie jest tak, że obecność Polski w Unii Europejskiej opłaca się tylko i wyłącznie nam. No, jeśli Niemcy żyją z eksportu, a żyją, to ten eksport jest gdzieś sprzedawany. Są inwestycje niemieckie, są niemieckie interesy w Polsce. I w tej chwili ta relacja, która jest między Komisją a między Polską, jest po prostu zwykłą rywalizacją polityczną. I ta rywalizacja polityczna może być w większym lub mniejszym stopniu wygrana przez jedną czy drugą stronę. I to jest w istocie to, co się w tej chwili dzieje. Moim zdaniem bardzo dobrze, że gramy. Bo jeśli się nie gra, to jest się rozgrywany. Adam Ostrowski. Oczywiście czasem trzeba się postawić, natomiast jeśli to jest jedyna formuła uprawiania polityki zagranicznej, to można więcej przegrać niż wygrać, więc ja z niepokojem patrzę na politykę europejską obecnego rządu. Myślę, że grozi nam poważne osłabienie pozycji Polski i nadużywanie ostrej retoryki, nadużywanie agresywnych gestów, które zgadzam się, czasami trzeba takie gesty wykonać, ale ich nadużywanie sprawia, że one się tak banalizują i przestają mieć takie skutki, jakie miałyby, gdyby były naprawdę posunięciami wyjątkowymi. Jeśli na Polskę będą nałożone jakieś sankcje, czy będą jakoś ograniczane płatności funduszy, czy będą ograniczone prawa głosowania Polski w Radzie Europejskiej, to będzie wyłącznie wina rządu Beaty Szydło. Na żadną z tych spraw, z tych zagrożeń nie ma absolutnie szans. Redaktor Jankowski spytał o praworządność. No to ja spytam w ten sposób, jak to jest, że Elmar Brok, ważny polityk niemiecki, funkcjonujący w Parlamencie Europejskim, mówi w publicznej wypowiedzi o tym, że Polska będzie musiała zapłacić za to, że nie realizuje polityki migracyjnej. Jednocześnie Frans Timmermans mówi, że jeśli, czy Komisja Europejska mówi, że jeśli w przeciągu najbliższych tygodni państwa, które nie przyjęły uchodźców, nie przyjmą ich, to sprawa zostanie skierowana do Trybunału, do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Teraz, co może zrobić Europejski Trybunał Sprawiedliwości? No może przeprowadzić względem nas postępowanie, które zakończy się czym? Karą finansową. No to teraz moje pytanie jest takie, czy Elmar Brok, niemiecki polityk, nie mający nic wspólnego z Trybunałem, który jest przecież sądem, zapowiada, że będziemy musieli zapłacić pieniądze, którymi obarczy nas Sąd Europejski. Czy to znaczy, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości podlega, nie daj Boże, jakimś wpływom politycznym? Przecież to jest skandal. Przecież niemieccy politycy o to właśnie mają pretensje, bo rzekomo taka sytuacja ma mieć w Polsce. Ja dodam tylko, że do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości sędziów deleguje kto? Państwa. No jak to jest możliwe? Szanowni Państwo, to jest normalna gra interesów. Pan redaktor mówi o gestach. Ja nie wiem o jakich gestach. Ja wiem, że Polska postawiła i parę innych państw postawiła weto względem polityki migracyjnej. Polska, Czechy, Słowacja nie, to nie jest postawienie nie weta. Chcą Polska się zgodzić na przymusową, panie redaktorze. Polska zaakceptowała. W Polsce zmienił się rząd. Polska to jest państwo, które jest większe niż jakikolwiek rząd. Dobrze, ale panie redaktorze, Polska to jest Rzeczpospolita. Oczywiście, że tak, ale Rzeczpospolita podejmuje pewną decyzję. Wyborcy mówią, nie podoba nam się ta decyzja. Zmieniamy rząd, który podjął tę decyzję i domagamy się od naszego rządu, żeby podjął inną. To co nie da
teraz mamy zrobić jako państwo. Wyniku wyborczego nie, w taki dobrze, sposób. Przepraszam, w momencie wyborów 70% dobrze. Polaków panie było za przyjmowaniem uchodźców. Ale da się zinterpretować, wyniki badań opinii publicznej. Da się to zrobić. Da się ocenić tę kwestię. Co więcej, jeżeli polski rząd w tej kwestii się postawi i wyborcy w Polsce, obywatele uznają, nie, źle zrobił, to co mogą zrobić? Odwołać rząd. Ale rząd ma w tej chwili poparcie powyżej 40%. Ostatnie 30 sekund naszej debaty dla Adama Ostrowskiego. Myślę, że rząd ma poparcie 30%, dlatego no dobrze, że oprócz wielu złych rzeczy robi także parę dobrych i niestety wyborcy operują w takim spektrum decyzji, jakie mają, natomiast to nie usprawiedliwia w żaden sposób osłabiania polskiej pozycji w Europie. Drodzy słuchacze, tak dobiega końca debata poranka w Polskim Radiu 24. Przypomnę, że dyskutantami żywymi w ramach gorącej dyskusji byli Adam Ostrowski z Krytyki Politycznej oraz Michał Rachoń, Telewizja Polska i Gazeta Polska. O reparacjach. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Powtórka programu. Autopromocja. Czym żył dziś świat i czym będzie żył w ciągu najbliższych godzin? Najważniejsze tematy dnia i te, które umknęły uwadze światowych mediów. Wybieramy dla Państwa to, co naprawdę ważne i ciekawe. Rozmawiamy tylko z tymi, którzy znają się na rzeczy. Świat w powiększeniu. Magazyn redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Codziennie po 19.30. Zapraszamy. Autopromocja. Powtórka programu. Początek roku szkolnego to nie tylko sprawy związane z nauką, nie tylko sprawy związane z wyprawką szkolną, to także temat ubezpieczenia. I o tym porozmawiam z gościem Polskiego Radia 24, a jest nim Marcin Bielecki z Biura Rzecznika Finansowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w szkole. Czy ono jest w ogóle obowiązkowe? To jest klasyczne pytanie i klasyczna wątpliwość. Ono kiedyś było obowiązkowe, lata temu. Pewnie jak ja byłem i pan, jak byliśmy obaj w podstawówce, to wtedy może tak. Ale dzisiaj nie jest obowiązkowe. Jest z jednym drobniutkim zastrzeżeniem. Jeżeli dyrektor czy wychowawczyni tak, organizuje wycieczkę, powiedzmy zieloną szkołę za granicę, to wtedy tak. Wtedy jest obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia NNW i KL, czyli następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicę, ale tylko w zakresie takim, w jakim jedziemy za granicę, tak nie wiem, wycieczka do Wilna czy do innej Pragi czeskiej. No to jest związane z tym, że generalnie jak wyjeżdżamy za granicę, to też albo wykupujemy sobie ubezpieczenie, albo przynajmniej no, mamy to ubezpieczenie EKUS. Jak rozumiem, w tym wypadku to też na samej zasadzie. To jest troszeczkę inna zasada, ponieważ EKUS to jest element systemu ubezpieczeń społecznych, czyli to jest to, co płacimy w ramach tak zwanego ZUS-u, prawda? Natomiast ubezpieczenie NNW i KL to jest element ubezpieczeń wykupywanych indywidualnie, czasem grupowo, ale generalnie tak zwanych ubezpieczeń gospodarczych. Czyli to jest raczej jak ubezpieczenie OC komunikacyjne, które kupujemy, czy ubezpieczenie mieszkania, raczej to jest w tej kategorii. Czy to jest tak, że tutaj próbują tą sytuację z ubezpieczeniami jakoś właśnie firmy ubezpieczeniowe wykorzystać? Czy tu są różne oferty, czy to jest różnie rozwiązywane? Jak to wygląda? Mnogość ofert to jest zaleta, nie wada, prawda? Tak, no bo wszyscy mamy dzięki temu większy wybór. Natomiast... Ale czy są pułapki jakieś? Bo to się też nasuwa... No są, takie... no są. To, na co ja w szczególności zwracam uwagę, to, że to jest takie ubezpieczenie, przy którym bardzo wyraźnie widać, że ci ostatecznie finansujący, tak? Bo to na ogół jest tak, że taka jest praktyka rynkowa, że umowę ubezpieczenia zawiera dyrektor z jakimś ubezpieczycielem, ale pieniądze na to zbiera od rodziców. Tak? A ubezpieczonymi są dzieci. W związku z czym ostatecznie osobami, które powinny być przede wszystkim zainteresowane jakością tego ubezpieczenia, no to są rodzice, tak? No bo to oni są powołani do tego, żeby opiekować się swoimi dziećmi, to oni za to płacą. I praktyka jest taka, że tego nie robią, że nie są zainteresowani. Albo to z różnych przyczyn wynika, tak? Często jest tak, że to jest po prostu ludzie stwierdzają 50 zł, bo tyle mniej więcej wynosi zazwyczaj słuchawka roczna. To nie taki pieniądz, żebym ja się angażował, co za różnica, tak? Często praktyka bywa taka, że nauczyciel na pierwszym zebraniu mówi,
to proszę przenieść pieniądze na ubezpieczenie. No i siedzi tam 20-30 osób na tym zebraniu, no i czasem nie znajdzie się ani jeden taki bardzo odważny, który stanie i powie, ale w zasadzie to dlaczego, albo w zasadzie od czego my się ubezpieczamy, albo z jakim ubezpieczycielem. A to są takie zupełnie podstawowe rzeczy, tak? Ile, na jaką sumę ubezpieczenia, czyli jaka jest ta górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela, czy odpowiedzialność będzie tylko i wyłącznie, jeżeli moje dziecko się połamie, czy tylko jeżeli straci rękę, a może też będzie odpowiedzialność ubezpieczyciela i dostanę świadczenie, jeżeli moje dziecko zostanie ugryzione przez psa. No to są istotne rzeczy, żebyśmy wiedzieli, za co płacimy. Trochę za mało jest tego zaangażowania rodziców. Czy to jest tak, że czasami są niedoprecyzowane pewne rzeczy, które obejmuje ubezpieczenie i to jest też pewien problem, który później się okazuje, no tak jak w przypadku pogryzienia przez psa, prawda? To jest tego typu sytuacja. Mnie się wydaje, że to nawet nie tyle jest problem, że te rzeczy są niedoprecyzowane, bo to, że to rzeczywiście jest napisane skomplikowanym językiem. Ja zajmuję się ubezpieczeniami od kilku lat i nie wiem, nie mam dobrego pomysłu, jak to napisać prościej. Tak? Bo to z jednej strony, bo to jest mimo wszystko umowa, to jest dokument prawny, to musi być po prostu drobiazgowe z jednej strony, z drugiej strony nie da się wyliczyć bardzo precyzyjnie wszystkich możliwych wypadków, tak? No bo jeżeli wymyślimy, że będzie odpowiedzialność na przykład od ryzyka pogryzienia psa, no to znaczy, że jeżeli mnie ugryzie kot, to nie ma już odpowiedzialności, prawda? No, a jeżeli włączymy kota, no to czy na pewno pomyślimy o chomiku? A jeżeli o chomiku, to czy będziemy pamiętać o śwince morskiej i tak dalej, tak? Taka lista musiałaby być no, nie do przeczytania, nie do stworzenia. Dlatego rzeczywiście przyjętą metodą jest to, że ustala się, że świadczenie jest należne wtedy, kiedy doznamy jakiegoś uszczerbku na zdrowiu. Coś nam się stanie i ten skutek będzie trwały. Czyli na przykład, no nie wiem, stracę ucho, tak? No to już wiadomo, że to jest trwałe. Ale przyjmuje się, że trwały to jest taki uszczerbek, który trwa dość długo. Czyli na przykład, jeżeli złamię rękę albo skręcę nogę, to często ja już będę miał trwały uszczerbek, ponieważ ja z tego skręcenia czy z tego złamania będę się leczył przez najbliższe 4 miesiące. W praktyce tyle to potrwa, tak? Zrośnięcie plus rehabilitacja. I to już będzie trwały uszczerbek. Więc często problem nie tyle polega na tym, że to jest niejasno napisane, że to jest, są zawile napisane, ile że nie czytamy uważnie. Czyli jest możliwa taka standardowa, dosyć standardowe ujęcie tego, takiej umowy, takiej oferty. Gdzie, ale w umowach ubezpieczenia niestety sprawdza się to powiedzenie, że diabeł tkwi w szczegółach. W związku z czym, jeżeli rozmawiamy na bardzo dużym poziomie ogólności, to ja mogę powiedzieć, to na koniec dnia nie jest tak duża różnica, czy ja zawrę umowę z tym, czy z tamtym zakładem ubezpieczeń, tak? Bo one są dosyć podobne. To będzie na ogół, tak? W takiej standardowej ofercie będzie podobna suma ubezpieczenia, będzie podobny zakres, podobna składka. Natomiast te szczegóły będą się różnić, żeby zobrazować. Na przykład można spotkać się z takim świadczeniem, że dostanę świadczenie za każdy dzień pobytu mojego dziecka w szpitalu. I teraz w jednym zakładzie ubezpieczeń będzie dopisane, ale pod warunkiem, że to dziecko będzie w szpitalu co najmniej 3 dni. I wtedy liczymy od pierwszego dnia. Albo, ale pod warunkiem, że dziecko będzie w tym szpitalu co najmniej 7 dni. No i różnica jest radykalna, no tak? No bo tych sytuacji, w których lądujemy w szpitalu na 3 dni, jest po prostu dużo więcej, tak? To jest jedno słowo zmiany, a odpowiedzialność ubezpieczyciela jest radykalnie ograniczona, jeżeli tam będzie właśnie, że dopiero od 7 dnia pobytu. To taki prosty przykład, ale żeby właśnie to zobaczyć, to trzeba uważnie przeczytać te ogólne warunki ubezpieczenia, bo to będzie jedno zdanie na przykład w 15 stronach, które akurat tą kwestię będzie regulowało. Jakie zazwyczaj tutaj najważniejsze takie podstawowe świadczenia muszą być w przypadku takiego ubezpieczenia? W przypadku, gdy dochodzi jakby do nieszczęśliwego wypadku? Powiem w ten sposób. Można rozróżnić umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na takie dwie zasadnicze grupy. W pierwszej grupie będzie świadczenie wypłacane za każdy uszczerbek na zdrowiu, który jest trwały i ocenia się rozmiar tego uszczerbku i w zależności od tego, czy to jest ten rozmiar, zazwyczaj ocenia się, wyraża się w procentach, tak? No więc jeżeli się na przykład stwierdzi, o, Bielecki złamał rękę, to 3% doznał uszczerbku na zdrowiu, no to dostaje 3% sumy ubezpieczenia. I to 3% z 10 tysięcy to jest 300 zł, tak żeby to przełożyć na konkret.
Natomiast są takie umowy ubezpieczenia, w których nie ma takiego ogólnego sformułowania, że za każdy uszczerbek na zdrowiu, tylko tworzy się listę, nawet dosyć długą, w której się właśnie jest, tak jak rozmawialiśmy chwilę temu, podejmuje się tą próbę stworzenia zamkniętej wyliczenia zamkniętego tego, co się wydarzy. Tak? I teraz, nawet jeżeli taka lista będzie bardzo długa, ona będzie liczyła powiedzmy 450 pozycji, tak? To i tak się na koniec dnia okaże, że może będzie tam złamanie ręki, jedno, drugie, trzecie, kilka rodzajów tego złamania ręki, ale nie będzie skręcenia stawu, na przykład, tak? I ten człowiek, który zawarł tą umowę ubezpieczenia, zapłacił, myśląc, że jego dziecko jest chronione, on jakby no nie doczytał, że no zobaczył, tak, no uszkodzenie ręki to uszkodzenie ręki, tak, jak ktoś z nas nie jest ortopedą albo ubezpieczeniowcem, który się tym zajmuje, to prawdopodobnie nie dzieli włosa na czworo, tak, no jest kontuzja, to kontuzja, tak, i trzeba tylko jest interesujące, jak to się leczy, a nie jak to lekarze prawidłowo opiszą. Więc to jest taka pierwsza rzecz, na którą, i chyba najważniejsza, na którą ja bym zwrócił uwagę, bo ona w najprostszy sposób określa nam zakres ubezpieczenia. To druga rzecz. Ale to pytanie jest takie, to z tych dwóch rodzajów, to wydaje się, że to pierwsze jest chyba bardziej takie, no powiedziałbym, obejmujące wszystko. Zdecydowanie. I to jest mój zdecydowany typ. Natomiast to jest tak, że panuje na rynku powszechne przekonanie, że rodzice w swojej masie są bardzo wrażliwi na cenę. W związku z powyższym szuka się różnych sposobów, żeby tak skonstruować tą umowę ubezpieczenia, żeby ona nie była deficytowa, bo ubezpieczycielowi nie wolno nawet, taki jest wprost przepis, nie wolno mu stworzyć deficytowej oferty. Więc szuka sposobu, żeby stworzyć z jednej strony opłacalną dla niego, bo tak mu każe przepis, poza tym, że jest przedsiębiorcą, a z drugiej strony, żeby to było niedrogie. No więc sposób w ubezpieczeniach jest taki, że ogranicza się zakres odpowiedzialności. Ten pierwszy scenariusz, ten pierwszy rodzaj umów, to jest zdecydowanie szersza odpowiedzialność ubezpieczyciela z perspektywy nas, ubezpieczonych, to jest dużo lepszy układ. Natomiast to, na co ja chciałem zwrócić uwagę, to jest to, że od pewnego czasu, jak mamy grupowe ubezpieczenie, czy to NNW w szkole, czy to jako pracownicy mamy często ubezpieczenie na życie, to mamy obowiązek, w zasadzie ubezpieczyciel i ubezpieczający mają obowiązek doręczyć nam ogólne warunki ubezpieczenia, dać nam do ręki lub tam powiedzieć, zajrzyj sobie Bielecki na stronę, jeżeli się na to zgadzasz. I w tych OWU ma być tak zwany indeks. Tam jest wypisane. Ograniczenia odpowiedzialności są opisane w paragrafie tym i tym. Zakres ubezpieczenia jest w tym i w tym. Okres ubezpieczenia jest w tym i w tym. I teraz, jeżeli już absolutnie nie mamy czasu albo chęci, tak, bo mamy ciekawsze rzeczy do roboty niż czytanie OWU, to wtedy przynajmniej trzeba w te kilka czy małe kilkanaście paragrafów zobaczyć i wtedy ma się choć trochę większe pojęcie. Nie wie się oczywiście wszystkiego, ale w większości wypadków to wystarczy, żeby ocenić, porównać dwa rodzaje ubezpieczeń. No kiedyś w ogóle było tak, jak kiedy to ubezpieczenie było obowiązkowe, to chyba rodzice nawet nie mieli pojęcia zupełnie, jak to wszystko działa. Tak było. Na to się nakładał też fakt, że często, jeżeli to dyrektor zawierał umowę ubezpieczenia, to do tych rodziców w ogóle nie docierała żadna informacja, tak? I było, ja słyszałem osobiście o takich relacjach ze strony dyrektorów, którzy się dziwili, no ale po co ci rodzice chcą widzieć te OWU, tak? No dobra, no jak się uparł, no to niech przyjdzie i zobaczył. No to jest historia tak naprawdę. Dzisiaj, jak rozmawiałem kilka miesięcy temu z grupą dyrektorów, to dla wszystkich jest to oczywiste. Tak, są te OWU dostępne, tak, już są doręczane. Coraz częściej i bardzo dużym uznaniem na to patrzę. Dyrektorzy angażują na przykład rady rodziców, mówią, to jest taka fajna działka pracy szkoły, którą ja jako dyrektor mogę się podzielić z rodzicami. Ocencie te oferty, wybierzcie najlepszą z waszej perspektywy. Tak? Mnie jako dyrektorowi to jest wszystko jedno, czy zawrzemy umowę z tym, czy z tym zakładem ubezpieczeń, a będzie sprawa czysta. To w końcu wy za to płacicie, to wybierzcie jako przedstawiciele rodziców najlepszą ofertę. Jestem fanem takich rozwiązań. No właśnie, mnogość ofert jest w gruncie rzeczy w tym wypadku atutem. Tak. Dokładnie. Początek roku szkolnego, nie tylko wyprawki szkolne, to także ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków sprzedawane w szkołach. Ubezpieczenia, które nie są obowiązkowe, ale o które warto chyba zatroszczyć się. Gościem Polskiego Radia 24 był Marcin Bielecki z Biura Rzecznika Finansowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Powtórka programu. Autopromocja.
Książka to najlepszy przyjaciel człowieka. Czytanie to prawdziwa przyjemność, chwila relaksu i zapomnienia o codziennych troskach. Lektura to najtańsza podróż do innego, ciekawszego świata. W mojej audycji będę rozmawiać o księgarskich nowościach oraz o tytułach, do których z sentymentem wracamy po latach. Moimi gośćmi będą autorzy książek, które warto czytać. W każdą niedzielę o 14:15. Luisa Bebłot, zapraszam. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Radio 24, zbliża się druga. Czas na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka. Co najmniej kilkanaście ofiar śmiertelnych, tysiące zniszczonych budynków, setki tysięcy domów bez prądu. To skutki potężnego huraganu Irma, który przemierza Karaiby. Według prognoz na skutki żywiołu narażone też będzie wschodnie wybrzeże Florydy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Największe zniszczenia Irma wyrządziła jak dotąd na niewielkiej wyspie Barbuda, zamieszkanej przez 1600 osób. Zniszczonych bądź uszkodzonych zostało tam 95% budynków. Na szczęście huragan tylko zahaczył o Puerto Rico. Choć ponad 2/3 gospodarstw domowych na wyspie pozbawionych jest prądu, zniszczenia są stosunkowo niewielkie. Musimy podziękować Bogu. Nasze modlitwy zostały wysłuchane, oświadczył gubernator Puerto Rico Ricardo Rossello. Obecnie Irma przechodzi w rejonie Dominikany i Haiti, ale huraganowe wiatry omijają oba kraje. W weekend żywioł dotrze do Florydy. Władze tego stanu apelują do mieszkańców, by nie ignorowali nakazów ewakuacji. Pamiętajcie, że możecie odbudować dom, ale nie możecie odzyskać życia. Ostrzegał gubernator Rick Scott. Irma jest nadal huraganem 5. kategorii. Towarzyszy jej wiatr w porywach do 280 km na godzinę oraz fala powodziowa. W tej chwili nakaz ewakuacji otrzymali m.in. mieszkańcy Key West i pozostałych wysp na południu Florydy, a także rejonów przybrzeżnych w okolicach Miami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I przenosimy się do kraju. Przygotowane przez Andrzeja Dudę projekty nowelizacji ustaw o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa mają trafić do Sejmu we wrześniu. Uchwalone przez parlament ustawy autorstwa Prawa i Sprawiedliwości prezydent zawetował pod koniec lipca. Mówił wówczas, że zmiany w sądownictwie są potrzebne, ale nie zgadza się z pomysłem wzmocnienia władzy prokuratora generalnego nad Sądem Najwyższym. Małgorzata Naukowicz. Prezydencki minister Andrzej Dera mówił w Polskim Radiu, że inicjatywy głowy państwa trafią do Sejmu jeszcze w tym miesiącu. Ustawa jest w tej chwili kończona, więc to są już kwestie naprawdę krótkiego czasu. W mediach pojawiły się informacje, że prezydent chce wzmocnić swoją pozycję i przejąć część kompetencji, które w zawetowanych ustawach PiSu przypisano ministrowi sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro nie komentuje tych doniesień. Jeśli wcześniej oczywiście kancelarz prezydenta czy pan prezydent chce skierować do opinii ministerstwa te projekty, to też i opinię taką oficjalnie uzyska. Platforma Obywatelska jest gotowa do tego, żeby nad tymi projektami pracować. Mamy ekspertów, mamy fachowych parlamentarzystów. Zapewnia Arkadiusz Myrcha z Platformy Obywatelskiej, a Wojciech Wilk z Kukiz15 zapowiada, że podczas prac nad projektami będzie zwracał uwagę na niezawisłość sędziowską. O to w tym wszystkim chodzi, żeby sędzia już raz wybrany rzeczywiście mógł się niejako od tej polityki konsekwentnie oderwać i stać się faktycznie niezależny. Ogłaszając decyzję o wetach, prezydent zapowiedział, że przygotuje własne projekty w ciągu 2 miesięcy. Pan Naukowicz, Polskie Radio. Minister środowiska Jan Szyszko zapowiedział, że w poniedziałek stawi się przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości na rozprawie dotyczącej Puszczy Białowieskiej. Szef resortu przedstawi argumenty za prowadzeniem prac w Puszczy. Sprawę do Trybunału wniosła Komisja Europejska, która zarzuca Polsce łamanie niektórych przepisów tzw. dyrektywy ptasiej i siedliskowej poprzez zwiększoną wycinkę drzew. Już w poniedziałek zostaną wyjaśnione wszelkie nieporozumienia, mówi Jan Szyszko. Dane przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Ja się bardzo z tego cieszę. Polska reprezentuje tylko i wyłącznie prawo. Polska przestrzega dwóch dyrektyw. Dyrektywy ptasiej i dyrektywy habitatowej. I postępujemy idealnie zgodnie z prawem. Wydaje mi się, że te nieporozumienia zostaną wyjaśnione w poniedziałek. W puszczy przez cały czas są wycinane drzewa. Leśnicy tłumaczą, że w ten sposób walczą z inwazją kornika.
Jeszcze we wrześniu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa rozpocznie realizację programu dla szkół. Zastąpi on projekty Mleko w Szkole oraz Owoce i Warzywa w Szkole. Wzbogacony zakres produktów trafi do około 13 600 placówek w całym kraju, a w tym samym niemal do 2 milionów dzieci. Przez rok każde dziecko objęte programem otrzyma 84 porcje produktów. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Witold Strobel mówi, na co uczniowie mogą liczyć. Poza mlekiem w skład tych produktów wejdą również takie przetwory mleczne jak jogurt, kefir, serki twarogowe. Również zamierzamy dostarczać soki owocowe. Chodzi o to, żeby dzieci poznały i mamy nadzieję polubiły nowe produkty. Produktu dla szkół jest programu dla szkół jest kształtowanie właściwych nawyków żywnościowych wśród dzieci. Jego budżet wynosi ponad 240 milionów złotych. Czas na prognozę pogody. W nocy będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz pogodzeniami, zwłaszcza na południu. Słabe opady deszczu lub mrzawki, głównie na północy i w centrum. Temperatura od 5 stopni w Kotlinach Karpackich, na przeważającym obszarze od 8 do 12, najcieplej nad morzem około 13 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu okresu.